kochani. Otóż jest dzisiaj czwartek, 8 lutego, 10 lutego 22:30. Wyjeżdżam na narty do Val di Sole, poprawcie mnie jak źle mówię, na narty w Alpy. To go to i jest to wyjazd... Czekajcie, mi coś tu miga, nie wiem co. Jest to wyjazd, który jest wyjazdem przypadkowym. Ja tam nie miałam w ogóle jechać, bo miałam lecieć do Londynu na kolonie obóz językowy z fanklubu. Jednak to coś nie pykło. I dosłownie równo miesiąc przed wylotem dostałam informację, dokumenty już wszystko wydrukowane. No i co się okazuje? Kolonia odwołana, co to go to. Jadę już któryś raz z kolei i w wakacje jadę do Loret, już kupioną mam kolonię. Teraz tak, postanowiłam, że pokażę wam co zrobiłam, moją walizkę, ponieważ nigdy tego nie robiłam jadąc gdzieś. Więc tak, paznokcie mam zrobione, takie w serduszka, o takie, tak to się prezentuje. Włosy też już zrobione, bo byłam u fryzjera. I co? Odświeżałam mój kolor. No i moje włosy wyglądają tak. Dobra, lecimy. Jeżdżę i na snowboardzie, i na nartach. Na nartach jeszcze już 13 lat, na snowboardzie nieco krócej. Ale tak. Okej. Okay. To jest moja walizka. Walizka jest z Witsiena. Witchen, jakkolwiek ktokolwiek to mówi, tak. Wstawię wam tutaj zdjęcie. Ze strony. Kupowałam ją w tym roku, bo moja walizka się niestety zepsuła. O, proszę bardzo. Zrobimy to tak. Tutaj są dwie pary spodni. I kurtka narciarska. Plecaczek, buty śniegowce, takie białe. Buty górskie są tutaj. Tu są ubrania przyszykowane na wyjazd. To jest bluza, w której zawsze, wszędzie latam. To jest jeszcze moja kosmetyczka. I rogaliki. O, i to ogólnie idzie do walizki. Tutaj mamy rzeczy narciarskie typową. Dwie bluzy, jedna z serum, druga jest z... Druga to jest ta bluza i ona jest chyba Ardmore, tak mi się wydaje, nie jestem... Nie, sorry, Mind Arcade. Tak, dokładnie. Wzięłam trochę par spodni, trochę bluz. Na każdy dzień co innego będę ubierać, także tak. Rajstopy i tu mam jeszcze takie 4 krótkie topy i srebrne spodnie. Tu jest jeszcze mój kask. Nie wiem, jak ja mam się z tym walizką, narty jeszcze. Ogólnie na miejscu zmieniła się kwota. Okazało się, że zamiast 220 euro wynajęcie sprzętu kosztuje 90 euro, więc myślę, że opłaca się to zrobić na miejscu. Właśnie powiedziałam. Więc tam... Jadę jakby na 10 dni, z czego 2 dni są w podróży. Mamy jakby 7 noclegów, czyli 8 dni na miejscu. I 6 dni jazdy na nartach. Także bardzo się cieszę. Poznałam już ludzi. No myślę, że będzie bardzo fajnie. Jutro mam 2 sprawdziany. Boże, wiecie co, dzisiaj nie jest czwartek, tylko dzisiaj jest środa, a jutro jest czwartek, o którym chciałam powiedzieć, ale zapomniałam. A teraz zabieram się za naukę, bo nie ogarnę tego, a jest tego dosyć dużo. Są kajdany, jest wilgotna cela. Zmieniliśmy się, bracie. Nie czas na amory. Kurczę, hejka, ogólnie zaraz wyjeżdżam. Jest 22 godzina, zaraz zabieramy się i lecimy. W każdym razie, co chciałam powiedzieć? Jestem spakowana, jestem ogarnięta i teraz wracam jakieś tylko fotki, bo niestety nie mam czasu, muszę zamówić taksówkę, bo do Polska nie zmieszczą mi się na narty. I co? I ja lecę, także do zobaczenia i widzimy się chyba w autobusie. Nie wiem, czy będę teraz coś nagrywać, bo jestem mega zmęczona i ja pójdę w kimę i pewnie nagram coś rano, ale zobaczymy, będę nagrywać. Ogółem byłyśmy mega zestresowane, bo zamówiłam taksówkę, a ona nie przyjeżdżała, więc zadzwoniłam drugi raz i okazało się, że babka zapomniała wysłać i dopiero wtedy wysłała, a ja miałam 15 minut do odjazdu, więc no mało czasu. Na szczęście wszystko się udało, wsiadłam, zapoznałam się z takim Łukaszem, którym swoją drogą spędziłam dużo czasu potem na ferie. Mieliśmy przesiadkę we Wrocławiu, gdzie było mega zamieszanie, potem jechaliśmy dwa, przyjechało jeszcze kilka osób, no i wyjechaliśmy już w dalszą trasę. Jak mam być szczera, to przespałam prawie całą drogę. Poznałam kilka osób przy okazji,
No ale w sumie no droga była fajna, bo większość przespałam, było przyjemnie, siedziałam z takim Maxem, który swoją drogą naprawdę spoko, ale potem nie miałam jakoś z nim kontaktu, byliśmy właśnie, już przyjeżdżaliśmy przez Monachium i już tutaj spał na podłodze, bo nie było wygodnie. Zatrzymaliśmy się wkrótce na jedzonko, co zaraz zobaczycie na zdjęciach, ja ziewająca, tak, dokładnie. Zostało nam tam niby niewiele czasu, bo było po 12:00 i niby mieliśmy te 4 godziny, a tak naprawdę byliśmy na miejscu około 20:00 dopiero. Oglądaliśmy jakiś hiszpański, boże, polski film o jakimś hiszpańskim klimacie, jak tu widzicie. I tutaj zatrzymaliśmy się na jedzonko w McDonaldzie, w którym był taki widok. Ale w ogóle nie było jakoś super drogo, zapłaciłam to niecałe 10 euro. Przy okazji w tym McDonaldzie poznałam Olę, z którą potem miałam pokój i większość czasu spędziłam, więc bardzo fajnie. No w sumie tu już byliśmy w Austrii i widoczki były no niezłe naprawdę. I ten McDonald's też jest w Austrii, tak a propos. No tutaj już byliśmy blisko celu, za jakieś pół godziny po tym zdjęciu dojechaliśmy. Szybko się zrobiło strasznie ciemno. I jedyne, większość w ogóle spała w tym momencie. Jedyne z kim mogłam się zjechać z przyjaciółkami, dlatego takie zdjęcia tutaj są, a nie inne. No widzicie, jakiś trend, to było dosyć blisko. No i tu już nasz pokój. Trafił nam się najlepszy chyba w całym hotelu, był ogromny, wygodny. I naprawdę przez stronę mieliśmy balkon i okno. I byliśmy na pierwszym piętrze, więc nie było zamieszania. Hello! Dobra, czekajcie. Nie, właśnie, czekam na telefon. Proszę bardzo. Ogółem wszyscy już śpią, więc powiem wam tak cicho, tylko muszę iść zmyć makijaż jeszcze. Że no dzisiaj w sumie robiliśmy takie zapoznanie się, zjedliśmy tylko kolację, która swoją drogą bardzo dobra była. Kolejną sprawą jest to, że no kładziemy się w sumie spać. Jutro jedziemy do Pinzolo i będziemy tam tylko jeden dzień na tym stoku. No i ogólnie są tam dwa jakby zjazdy na niebieską czy na czerwoną trasą i są dwie czarne trasy. No i to chyba tyle. A i w ogóle zapomniałam wam wspomnieć, ale dostaliśmy karnety, więc zaraz je wam pokażę na zdjęciach, na przebitkach. No i te karnety będziemy mieć przez kolejne 5 czy tam 6 dni, a potem je oddajemy, ale i tak każdy z nas musiał zrobić zdjęcie ich w razie zgubienia. Później proszę, reklamery. Montując, przypomniałam sobie, że swoją drogą chciałam wam powiedzieć, rękawiczki, które zaraz zobaczycie, które trzymam, już ich nie mam. Po pierwsze zaczęły się kruszyć, a po drugie zostawiłam je na tym stoku w Pinzolo. Więc, no never mind. Potem miałam takie zajebiste rękawiczki czarne, które wzięłam jako zapasowe przypadkowo totalnie. Nie, jest pierwszy dzień, ja dogram później część, co się działo. W każdym razie jesteśmy na stoku w Pinzolo, czy jakoś tak. I tak, wyglądam tak na słuchając, liczę, że się nie wypierdolę, ale będzie ciężko i proszę bardzo, elegancko, ale patrzcie na to widoki. Wiecie co, tak bardzo liczyłam, że się nie wypierdolę, a co, pojechało się na czarną trasę i zleciała mi narta i potem zrobiły się tsunami moimi butami i byłam cała mokra, co widać na tym zdjęciu, więc nie udało się. Ogółem jest tu już moment, jak wróciliśmy do hotelu, więc zaczęła się impreza. Siedzę, jadę. Mocne. A dobra. No, nie, no. Dobra, powiedz mu. Jutro. Ogółem, no jest już trochę to po tej imprezce. Zapoznaliśmy się, świetnie się bawiliśmy, myślę. Dużo czasu spędziłam z Radkiem, ponieważ chłopcy się jakoś zawinęli, w sensie potem jak już cisza nocna nastała, to się zawinęli, wszyscy zniknęli, więc no. Ola no niestety wylądowała w łóżku, przeniesiona już, więc tak, wywaliłam się dwa razy. Pierwszy raz od kilkunastu lat wywaliłam się w ogóle na stoku. Wyjechać na czarną trasę, no to już wspominałam o tym, a drugi raz to... jakaś dziewczyna we mnie od tyłu wjechała. Jutro jedziemy na Madonnę. To jest trasa, która ma kilkaset kilometrów łącznie. Dostaniemy jutro pewnie mapki, bo tak słyszałam. I wtedy wam pewnie tutaj jakieś zdjęcie wrzucę, czy coś takiego. Druga noc właściwie.
Musiałam, kurwa, i patrzcie na to. Smakowa. I w ogóle trochę się przypaliłam dzisiaj na nartach. No tak, a jutro idziemy do Barbeluby, czyli do klubu, który jest w miejscowości, w której jesteśmy. Swoją drogą, jak na razie, jest 10 na 10, minus jest jedynie taki, że jest 1:30. Tam śpi Ola, nie będę wam pokazywać. Nie wiem, co mogę wam powiedzieć, ale strasznie nie lubię bałaganu. A tu jest taki syf. Nie. No dobra. Życzę wszystkim miłego dnia. Buziaki. Zobaczymy się na stoku jutro. Hej, kochani. Jestem w ogóle z Łukaszem, który swoją drogą jest tam. Bo nasza ekipa sobie pojechała, kurwa, na górę samą, bo to jest 8 km. A my wysiedliśmy w połowie i próbujemy ogarnąć, gdzie mamy zbiórkę, bo tam, gdzie była rozgrzewka, kurwa, bar, a to jest, jesteśmy na Grostę, a tu, kurwa, barów jest pierdyliard. I co? I tak. Dobra, adios. Hello, jedziemy. Jest zajebiście. Zaraz wam nagram Łukasza. Patrzcie. Tam biała kurteczka jedzie. Ja cię nagrywam, a ty stoisz. Hejeczka. Wiecie co? Jesteśmy na innej górze, tu podoło. Po pierwsze, a podoło. Mamy do przejechania jakieś... Ile tam jest? 4 km, nie? Jakoś tak. Jesteśmy dosłownie na drugim końcu mapy. Także tak. Dobra, jedziemy zaraz 73, 77 i wyciągiem. Jedziemy. Ogólnie okazało się, że... No mówiłam wam, że jesteśmy na innej części, w ogóle nie powinniśmy być. Jedziemy czerwoną trasą. Właśnie gadałam sobie z panem, żeby dowiedzieć się, czy na pewno dobrze jedziemy. I ja takie, you know how to get there. Pokazuję mu na mapie, nie? Coś tam, coś tam. No i w każdym razie dopowiedział nam i mamy. Lecimy 77. To ogólnie znaleźliśmy się z naszą ekipą i jedziemy teraz tylko ja, Kacper i Radek, bo zostali się już wykruszli i nie chciałem się jeździć. Także proszę bardzo, number one. Dobra, to... Tak. Mamy afterek. Lekko?
Które gorzkie to było? Ocenka. Ale ja spaliłam oczy i dosłownie każdy myślał, że ja coś zjarałam. Czy wy to widzicie, stan moich oczu? Tak piekły, że aż... Ogółem po nartach wybraliśmy się do miasteczka Madonna, ale niczego dosłownie tam nie było nawet do pokazania. Zrobiłam kilka foteczek i to by było na tyle. Hejka, jutro wyjeżdżamy, zaraz idziemy do klubu, idę się zaraz ogarnąć, umyć, pomalować i wszystko. Jutro rano się zobaczy, jeśli się no nie. 8:15 mamy już tam ogarnąć te walizki i odłożyć. No a 9:00 ma być wyjazd, zobaczymy jak to będzie w czasie. Liczę, że tak raczej wyjeżdżę. Hejka kochani, ogólnie ja już wróciłam z wyjazdu. Jest tydzień po właściwie, bo troszeczkę się rozchorowałam na koniec i nie nagrywałam też powrotu prawie w ogóle. Chociaż wiecie co, właściwie ten wyjazd spodziewałam się, że będę więcej nagrywać, ale mieliśmy sobie dużo imprez i codziennie jeździliśmy po około 6 godzin, więc było to dosyć męczące. Plus codziennie wstawaliśmy o 7:20, bo 7:30 było ośmielenie, 8:15 był wyjazd już na narty, dlatego też było to dosyć męczące, co nie powiem, ale było super, naprawdę, jeżeli chodzi o mój wyjazd zimowy. Nie byłam na lepszym wyjeździe zimowym, naprawdę. I szczerze mogę polecić. Poznałam dużo ludzi, utrzymuję z kilkoma osobami dalej kontakt, więc liczę, że niedługo zrobimy jakiegoś takiego afterka, bo co prawda był teraz afterek, ale miałam trochę innych planów. Także nie pojechałam do niego, ale najbliższy wyjazd to Loret, mój z tego to najbliższy wyjazd, tak? Także mam nadzieję, że z kimś się zobaczę. Ogólnie no myślę, że z wami mogę się pożegnać już, a co do wyjazdu, no tego to totalnie polecam.
Dostałam trochę naklejek z Paradise'a, tego co był Valentine's Day, co był chwilę przed wyjazdem, taki zwykły Paradise. I takie, to są wiosenne, Boże, takie wiosenno-letnie w sensie. A takie, tutaj też są co prawda letnie, ale czekajcie, pokażę wam. Patrzcie, to są wylepy, które już mam przyklejone tutaj. Ale to są właśnie te wylepy zimowe i są mega, serio, zajarałam się, no nie? I na kasku też mam zwykłe tego to różowe i niebieskie, także tak. Będę wam też na nartach przykleić, ale coś nie pykło. W każdym razie myślę, że mogłabym tak podsumować ten wyjazd, że liczę, że w przyszłym roku, który będzie moim ostatnim wyjazdem, z tego co do 18 lat jakby, w sensie w wieku 18 lat. Więc za rok na pewno pojadę jeszcze na jesień zimowy. A teraz widzimy się w wakacje. Także do zobaczenia, lajkujcie i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.